ogrody światła stały się już tradycją w okresie przedświątecznym, kiedy mogliśmy się cieszyć przepiękną atmosferą rozświetlonego wzgórza Tumskiego. No niestety w tym roku ze względu na pandemię zdecydowaliśmy się, że gro środków, które było zaplanowanych na organizację Polskich Ogrodów Światła, zostanie skierowanych do osób, które są najbardziej potrzebujące, które są najbardziej narażone w tym czasie pandemii na zachorowania. W związku z tym, wpisując się w akcję Chroń Seniorów, postanowiliśmy ufundować paczki świąteczne dla polskich seniorów, gotowe potrawy wigilijne i świąteczne, dzięki czemu będą mogli spokojnie pozostać w domach, cieszyć się spotkaniami w gronie najbliższych osób domowników. Natomiast z drugiej strony kolejnym aspektem tej akcji była pomoc dla polskich firm gastronomicznych, polskich restauratorów po to, żeby właśnie w tym trudnym czasie też odczuli ten zastrzyk pomocy z naszej strony, aby mogli w tym trudnym czasie również poczuć, że ta pomoc idzie również od naszej firmy, z naszej strony. I mam nadzieję, że będzie to realne wsparcie, które pomoże im w tym trudnym czasie przebrnąć przez ten najtrudniejszy okres pandemii. Można więc powiedzieć, że zamiast wielu światełek mamy wiele prezentów dla naszych seniorów. Jaka ilość trafiła do płockich seniorów? Z założenia miało to być 3400 paczek, tak było pierwotnie ustalone, zostało zapisane w regulaminie. Po negocjacjach z firmami gastronomicznymi zwiększyliśmy tę ilość o 255, ale słyszę właśnie, że udało nam się jeszcze zrobić więcej tych paczek świątecznych. Sięgnęliśmy po osoby, które były zapisane na liście rezerwowej, około 24. Czyli będzie prawie 3700 paczek. To świetna ilość, ale światełek jednak nie jesteśmy zupełnie pozbawieni. Od dzisiaj będziemy mogli cieszyć się choinką. Do kiedy i w jakich godzinach będzie rozświetlona? Od dziś zaczęliśmy od godziny 16, natomiast już w następne dni ona rozbłyśnie codziennie od godziny 15.30. I do 6 stycznia, tak jak zwyczajowo trwały Polskie Ogrody Światła, tak ta choinka będzie cieszyła nasze oko do 6 stycznia przyszłego roku. Na pierwszy rzut oka choinka wydaje się ogromna. Ile metrów ma? Ma 10 metrów, ale oczywiście z gwiazdą i z podwyższeniem jest to 12 metrów. No to pięknie. A korzystając z tego, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, jakie życzenia chciałaby Pani złożyć płocczanom? Ja wielokrotnie podkreślam, że życzenie zdrowia w czasie wcześniejszym, rok wstecz, kiedy składaliśmy je sobie przy okazji jakichkolwiek wydarzeń świątecznych czy spotkań rodzinnych, to one były czymś zwyczajnym. Zawsze mówiliśmy o tym zdrowiu, natomiast teraz w dobie pandemii to życzenie zdrowia stało się naprawdę bardzo realne i bardzo rzeczywiste. Bo często ta choroba, czy nawet najtrudniejsze momenty w naszym życiu, jak śmierć osób bliskich, dotyka osób z najbliższego naszego otoczenia. W związku z tym, w tym czasie świątecznym, poświątecznym, ale w całym życiu życzę przede wszystkim dużo zdrowia naszym płocczanom, gościom, którzy odwiedzają nasze miasto. Życzę zdrowia po to, żebyśmy mogli przetrwać te najtrudniejsze chwile, po to, żebyśmy mogli cały czas cieszyć się tą rodzinną atmosferą, żebyśmy mogli czuć się razem, żebyśmy sobie nawzajem pomagali, żebyśmy się wspierali. A z drugiej strony życzę również tego, żeby ten trudny czas, ten czas pandemii jak najszybciej upłynął, żebyśmy mogli już cieszyć się tym życiem, które realizowaliśmy wcześniej. Te spotkania nie tylko z naszymi najbliższymi domownikami, ale już znajomymi, przyjaciółmi, żebyśmy mogli spędzać ten czas wspólnie, wymieniać nasze poglądy, zdanie. Także z tego przede wszystkim życzę, ale na pierwszym miejscu zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.